Ja osobiście bardzo się cieszę, że ta droga doszła do skutku, została wybudowana. Od mieszkańców słyszę też pozytywne opinie. Proszę Państwa, dzięki wspólnym projektom, które od lat realizujemy z naszymi samorządami, udało się między innymi i zrealizować tę inwestycję, o której już wcześniej właśnie dużo mówił Pan Wójt. Udało się, przygotowaliśmy dobry projekt, który uzyskał dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych. Dostaliśmy ponad 1 100 000 dofinansowania. Fragment kolejny drogi oddany, drogi, na którą kierowcy i mieszkańcy czekali niecierpliwością. Szanowni Państwo, to o czym powiedziałem już wcześniej, dzisiaj po raz kolejny pokazaliśmy wspólnie z Panem Wójtem Sikorą, że wspólnie i razem można dużo więcej. Dzięki tym wspólnym projektom, które od kilku lat realizujemy wspólnie z naszymi samorządami gminnymi, dziś oddajemy naszym mieszkańcom kolejny odcinek przebudowanej kompleksowo drogi, drogi z chodnikami, z zatokami. Jestem bardzo wdzięczny i Panu Wójtowi, jak również radnym gminy Zalesie, radnym powiatowym za te wspólne działania w tym obszarze. Były trochę problemów ze ścieżką rowerową, ale to, co udało się zmieścić w pasie drogowym, to zostało zmieszczone. Tak, rzeczywiście tych problemów ze ścieżką rowerową było dużo, bo pas drogowy jest dość wąski, ale tutaj projektanci też dołożyli starań, żeby na tym odcinku, gdzie jest to możliwe, tą ścieżkę wykonać. Natomiast chodnik został wykonany na całej długości, także zarówno ścieżka rowerowa, jak i chodnik przyczynią się do tego, że użytkownicy tych dróg będą poruszać się w sposób bezpieczny. Ja też chciałbym podziękować przede wszystkim panu staroście i za tą drogę, a chciałbym też i wspomnieć o drodze, która była tam oddana kilka lat temu, też droga powiatowa z naszym udziałem budowana, wspólnie budowana do Kijowca, bo jest to kolejny etap poprawy jakości dróg w naszej gminie. I tak jak pan starosta powiedział, że wspólne działanie, wspólne finansowanie, a wcześniej muszą być wspólne chęci, zawsze doprowadzają do tego, że jest okazja do odbioru i do świętowania. Dziękuję bardzo. To jest jakby uwieńczeniem tego całego ciągu od Piszczaca do drogi krajowej. Realizowaliśmy w 3 etapach na terenie gminy Piszczac, też z współfinansowaniem z gminą Piszczac. Był odcinek realizowany tylko z naszych środków i z dofinansowania. W sumie to jest 8 km pięknej drogi za 11 milionów. Także proszę Państwa, drogi są drogie, no. Ale piękny odcinek, piękny ciąg. Oby tylko służył bezpiecznie ludziom, żeby się poruszali po nim bezpiecznie. Właśnie te chodniki, te ścieżki rowerowe, co widzimy, to naprawdę jest już, jak pan starosta powiedział, XXI wiek Europy. W imieniu mieszkańców Zalesia pragnę przekazać wyrazy podziękowania staroście wiązkiemu panu Mariuszowi Filipikowi, dyrektor zarządu dróg powiatowych Białej Podlaskiej pani Krystynie Beń oraz wójtowi gminy Zalesie panu Janowi Sikorze za modernizację drogi powiatowej przy ruchliwej ulicy Podlecznej, wykonanie zjazdów na posesję, przebudowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej oraz wykonanie nowego oświetlenia na całej ulicy. Wymienione inwestycje z pewnością przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze kierowców, jak i pieszych. Jako mieszkańcy gminy Zalesie jesteśmy dumni, że zaplanowane inwestycje realizowane są zgodnie z harmonogramem. To świadczy o dobrym zarządzaniu gminą i właściwej współpracy z instytucjami, które są partnerami podczas ich realizacji. Bardzo dziękujemy. To, o czym pan wójt wspomniał, że już na każdej sesji praktycznie było wiadomo, jaki temat będzie poruszany, i stało się to marzenie, spełniło się. Mamy piękną drogę ze ścieżką, z chodnikiem. No, myślę, że wszyscy są zadowoleni. Serdecznie dziękuję i panu staroście, i naszemu panu wójtowi. Wiem, ile to kosztowało każdemu z was. Niech ta, moi drodzy, droga służy i przypomina nam o tym takim tak zwanym uczuciu wdzięczności, że mamy po czym jeździć
i że mamy czym jeździć i do kogo jeździć.